Wstąpisz. O, widziałam, że cioci nie ma. Pewnie już wstała. Dobra, zobaczę, która godzina. Aha, nie zmieniłam sobie zegara na ten amerykański czas. Chwila. O, dobra, już zmieniłam. Która godzina? 8. A, dobra. Okej, no to trzeba budzić Lukasa. Dobra. Lukas, wstawaj! Co? Czemu tak wcześnie mnie budzisz? Jezus, nie jest wcześnie. Odzwyczaj się od tego czasu polskiego. Jest godzina 8. Aha. O, ciocia widzę, że nie śpi. No to pewnie już wstała. No. Dobra, przebierzmy się. Okej. No, dzisiaj może ubiorę sukienkę, bo pamiętasz, że dzisiaj z rana mieliśmy jechać do wesołego miasteczka. No, pamiętam. Dobra, ja się ubiorę w to samo co wczoraj, bo to jest bardzo ciepłe i no, w sensie takie letnie i fajne. Spoko, jak chcesz. Dobra, chodź po Lusie, obudź się. Dobra, smoczka ci wyciągnę i lecimy. O, hejka. O, hello. Widzę, że już się obudziliście. O, obudźcie children's. I chodźcie jeść. Zrobiłam wam sałatkę fruits. Fruits, sałatkę, salad. Okej. Okay. Oh, and milk is a baby. Okej. Okay. Co wy nie śpicie? A no tak się składa, że my się ublałyśmy. Dokładnie. Przecież nie przegapimy tego, że mamy jechać do Happy Town, jak to ciocia mówi, czyli do parku wesołego miasteczka. No. Okej, okay, no to chodźcie zjeść śniadanie i jedziemy, co nie? No pewnie, tylko jeszcze się psikniemy perfumami. No, to możemy iść. Okej, okay, siadajcie. Ciocia nam zrobiła sałatkę. A ty już jadłeś? Tak, ja już jadę, ja poczekam sobie na my sofa. Okej. Okay. Dobra, siadaj tutaj. Sorry, są dwa krzesełka, bo mam jeszcze drugą rodzinę w Ameryce. I on mam two kids, więc są two chairs. Ojej. Okej. Dobra. Oh, the baby, it's za małe na Happy Town. Więc zadzwonię po my niania for kids. Because I have niania. Daycare. Okay. Hi, please. Okej, okay, czyli ty zostajesz z nianią. Proszę. Oh yes, the baby zostaje... What's name is the baby? To Pola. Oh, Pola! Yeah, Pola. It's very nice name. Okej, okay. Możemy jechać do Happy Town. To się na pewno mówi Happy Town, ciociu. Tak, ja wiem, ja tu mieszkam od wielu lat. Ja wiem. Okej, okay, no to jedziemy. Okej, okay, chodźcie. Come on, sweet. Hi. Hi. Coś po angielsku. Yes, of course. Baby. Oj. Tego nie było. Oh, honey, chcesz coś ze shop? A co jest? Właśnie to jest. Oh my god, jakie okularki. What do you speak? Nie pani Maju. Russian? Oh, no, it's my
not my kids. It's Poland speak. Chcesz to? Nie, ja chyba nic nie chcę ze sklepu. O, taka opaska. O, bo taka kokardka. Nie, ja nie chcę. Ja też nic nie chcę. Come on. First attraction będzie Diabelski Młyn. Diabelski Młyn? Yeah, of course. Yeah, come on. Idziemy. Popcorn! Zjemy popcorn po atrakcji. Oh, it's very good. Play. Zagracie w tę grę? O co w niej chodzi? Można wygrać plusiaka. I ten jakby trzeba, ktoś musi przegrać i trzeba wygrać. No, wiecie o co chodzi. Ale ogólnie wy nie wygracie plusiaka. Albo wygracie. Dobra. Obstawiam, że wygracie. Dobra, to jestem niebieski team. Ja żółty. Zaczynamy. Kurde, przegrałam. Hehe, wygrałam. Zgarnię pluszaka. Dobra, to ja biorę tego pana chmurka. Teraz ja wygram, mówić. No nie, no przecież ja wygram. Dobra, biorę tego. Dajcie mi te pluszaki. My je tu zostawimy, żeby nam nie przeszkadzały, bo potem i tak przecież jakby pójdziemy stąd, to sobie je weźmiecie. On, nikt nam nie ukradnie ich. Dobra, come on, dalej, dalej. It's diabolski młyn. It's devil młyn. Ja wsiadam z Kają. To teraz my wsiadamy. A mogę z wami? To jest dwuosobowe, ciociu. No dobrze. To co? Zaczynamy! Uhu! Ale fajnie! To my już schodzimy. Dobra. Teraz wy rodzice. Trochę wam przyspieszymy. Teraz wolniej, wolniej. Dobra, schodźcie. Tarsia! Come on, dalej. Kolejny attraction. A popcorn? Honey. Ja nie jestem głodna, ja też. No, ja też w sumie nie jestem głodny. Me too. Nella, do you hungry? Yes, I am hungry. Please, popcorn. Popcornowa kanapka. Dobra. Chodźmy dalej. Come on. Honey, schodźcie. It's automa. Możecie wyłowić kolejne pluszaki. Łowię. Teraz ja wyłowiłem. Dobrze, chłopaku, ty jesteś z Polski? Tak, jestem z Polski. Przyjechałem do mojej kuzynki.
Okej, bierz pluszaka i zawijaj gacie. Okej. Come on. Wyrównała. Jak celuj gniazdę. Abo nie, dojowego lekinka. Tata, odłóż mi. A sam sobie odłóż. Okej, to ja, w takim razie ja chcę to rozgwiazdę. Ciocia z Ameryki wylosuje dla waszej Poli tego delfinka. Pula też musi mieć jakąś zabawkę z USA. No. Sweetheart, chodźcie dalej. It's kolejka, it's roller coaster. No, it's not roller coaster. Come on, to nie jest roller coaster, to jest kolejka. Chodźcie na roller coaster. Come on. Nic, tego też nie było. Woohoo! Ale fajnie! Yay! Po tych wszystkich atrakcjach na tym, jakby na tym czymś, na tym placu parku rozrywki. It's ostatnia atrakcja. Siadajcie. Ja piszę. Ale wolna ta atrakcja. No, mega wolna. Jezus! Matko Boska! O, co to było? Nie, ja z tego schodzę, ja z tego schodzę. Dobrze, Hanis, troszeczkę scary, ale mnie to nie przeraziło. Ciaczki nic nie przerazi. To co, zjemy sobie po hot dogu na obiadek i lecimy do domu, co nie? Okej, dobra. W domu. Okej, dzieci. America, in America. 15. It's time to play, czyli czas na zabawę. Także możecie posiedzieć na swoich tabletach troszeczkę, pobawić się swoimi zabawkami, swoimi toys, które tu przywieźliście, a rodzice odpoczywają. Także chodźmy na kanapę, na pogaduszki, a wy się czymś zajmijcie. Okej, no to chodźmy. Siadajcie. No to co tam u was? Dobra, no to ja biorę twojego tableta, okej? No bo dawno go nie używam. Ty cały czas na nim grasz. A poza tym to ogólnie nie wzięłam swojego telefonu. Aha, no dobra. Ja tu nie wzięłam za dużo zabawek, to pobawię się moim misiem. Okej, chodźmy. Dobra. Pogadałem sobie. Godzinę później. It's time na kąpanie się in pool, basen. Basenie. A więc przybliżcie się i każcie się dzieciom przebrać. W stroje kąpielowe. Dzieci, posprzątajcie tutaj troszeczkę i przebierzcie się w stroje kąpielowe, bo idziemy się kąpać. Jej, w końcu. Dobra, to się przebieramy. Dobra, już gotowe. Ja mam prawdziwy hawajski strój. Come on. No dobra. To zostawię misia i idę się przebrać w strój.
Miałam dla... O, tutaj mam ten strój kąpielowy. Ja już gotowa. Dobra, no to ja też odłożę tableta. Kurde, dobra, odłożę go do szuflady. I również się przebiorę. O, tylko odłożę też moje okularki. Okej, chodźmy. Chodźcie, chodźcie, tam z basen. Okej. Chodź się kąpać. Woo! Ale fajnie. Tak, zdecydowanie. Ale miło w tej wodzie. Ja chyba się poopalam na materacu. Okej. O, wiem, ja posurfuję na desce surfingowej. Juhu, z drogi. O! Godzinkę później. Dobra, Hanys, już trochę siedzimy w tej wodzie. Poopalajmy się troszeczkę. Dobra. Chodźmy. Mogę na tym? No pewnie, że możesz. Ja idę na leżak. O, bo honey, chodź tutaj. Okej. Lukas położy się na... A, bo wiem. Przecież Kaja to już taka kobitka. Niech ona się na tym położy. Okej. O, mogę pójść po swoje okulary do opalania się? O, honey. Nie ma na to czasu. No dobra. Ty się poopalaj na tej poduszce. Możesz sobie tu usiąść i Lukas też. Przecież siedząc też się możecie opalać. Okej. Kiedy już się tak poopalali, czyli jakieś 2 godzinki, no i sobie gadali i tak dalej, no i aż do samego wieczora. Okej, kochani, już jest ciemno, a więc może troszeczkę sobie pośpiewamy na gitarze jakieś Polish songs. Świetny pomysł, rozpalimy ognisko. Chodź tu, Kaja. Idę. O, rozpalcie ognisko. Kto umie grać na gitarze? Ja. Okej, to ty będziesz grał na gitarze może hej, 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 sokoły. Sokoły, ale nie umiem wymówić ł, bo to jest not English litera. Okej, hej, 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 sokoły. No, okej. Hej, 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 sokoły. Umijajcie, ulila się ponad nioły, zwo.